Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Wąsik-Wiszniewski i mam przyjemność dzisiaj poprowadzić z Państwem wykład Bezpieczne finanse seniora w ramach programu Bankowcy dla Edukacji. Program Bankowcy dla Edukacji został zainicjowany przez Związek Banków Polskich, a operatorem programu jest Warszawski Instytut Bankowości. Natomiast w programie uczestniczy ponad 150 banków oraz instytucji sektora finansowego, jak również możecie Państwo zobaczyć około 400 samorządów, zarówno miast, gmin, jak i powiatów. Dzisiaj będę chciał z Państwem poruszyć temat właśnie bezpiecznych finansów. Zaczniemy od bankowości, a później przejdziemy właśnie także do finansów. Natomiast, proszę Państwa, w ramach programu Bankowcy dla Edukacji Warszawski Instytut Bankowości w marcu tego roku przeprowadził badania opinii publicznej. W ramach tych badań, proszę Państwa, wyszło, jak sami Państwo widzicie, gdzie pytaliśmy o samoocenę takiego stanu wiedzy dotyczącej finansów, to jak Państwo możecie zaobserwować, ponad połowa Polaków jednak słabo ocenia swoją wiedzę finansową. Dlatego też już prawie 5 lat temu powstał program Bankowcy dla Edukacji, w ramach którego właśnie tą wiedzę dotyczącą ekonomii, finansów, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, między innymi oczywiście, staramy się krzewić i podnosić poziom tej wiedzy naszych rodaków. Przejdźmy teraz, proszę Państwa, do bankowości. Jak Państwo zapewne pamiętacie, bankowość towarzyszy nam już od setek lat tak naprawdę. Bardzo często bankowość też towarzyszy nam i wiąże się z bezpieczeństwem. Ja dzisiaj będę chciał Państwu pokazać trochę ten dzisiejszy wymiar tej bankowości, ponieważ na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że sektor bankowy to nie tylko banki, ale także i wiele innych instytucji, które mają wpływ właśnie na ich bezpieczeństwo, ale także na płynność tego systemu. W związku z tym, żeby opowiedzieć trochę na temat dzisiejszej bankowości, to chciałbym też Państwu powiedzieć o właśnie bankowości internetowej, a także o bankowości mobilnej. Jest to jedno i drugie, o którym Państwu przed chwileczką powiedziałem, to jest właśnie bankowość elektroniczna. Jeśli chodzi o tą bankowość internetową, to ta bankowość internetowa jest realizowana przez przeglądarkę. Czyli najczęściej ona jest realizowana poprzez komputer, poprzez laptop, natomiast bankowość mobilna, ona bardziej wiąże się i kojarzy się z aplikacjami mobilnymi, czy też właśnie dokonywana jest na tych urządzeniach mobilnych, czyli na smartfonach albo na tabletach. Jak sami Państwo widzicie, coraz więcej też osób, właśnie osób w wieku senioralnym, także pobiera swoje świadczenia na rachunki bankowe i o tym także będę chciał z Państwem dzisiaj porozmawiać. Konto bankowe. Proszę Państwa, konto bankowe jest najpopularniejszym, też najpowszechniej używanym produktem bankowym. Z czym takie konto bankowe się wiąże? Ja mogę osobiście powiedzieć, że dla mnie posiadanie takiego konta bankowego, a posiadam ich kilka, tak akurat u mnie to się złożyło, to wiąże się zarówno z bezpieczeństwem, ale także dla mnie bardzo ważna jest w tym wszystkim wygoda. Dlatego, że ja osobiście nie pamiętam, szczerze mówiąc, kiedy byłem w banku, i mogę powiedzieć, że w zasadzie większość spraw, które załatwiam przez właśnie tą bankowość elektroniczną, to dokonuję tego gdzieś tam będąc w domu, bądź po prostu korzystając właśnie z czegoś takiego jak telefon komórkowy, czyli myślę tutaj o tej bankowości między innymi mobilnej. Proszę Państwa, kolejna taka cecha konta bankowego to możliwość monitorowania naszych finansów. Ja także co jakiś czas i zachęcam także Państwa do tego, aby co jakiś czas wejść sobie na konto. Nie trzeba właśnie, korzystając z tej bankowości elektronicznej, nie trzeba iść do banku, można to zrobić właśnie sobie na spokojnie w domu, czy też przy użyciu komputera, czy też przy użyciu telefonu i można spokojnie sobie przejrzeć i monitorować ten stan naszych finansów, choćby nawet pod kątem takiego bezpieczeństwa, tak? Czyli zobaczyć, czy wszystkie płatności, których
dokonaliśmy w ostatnim czasie, są faktycznie płatnościami zrealizowanymi przez nas. No to także, jak wspominałem Państwu, jeśli chodzi o to konto bankowe, to ja nie muszę stać w kolejkach. I także oczywiście zachęcam Państwa do tego, żeby korzystać z takiej bankowości elektronicznej, ponieważ można płacić różnego rodzaju przelewy, rachunki, po prostu będąc w domu i nie czekając, a także w godzinach poza godzinami funkcjonowania naszego banku. Ale proszę Państwa, oczywiście także konto bankowe to ochrona przed złodziejami. Tutaj w szczególności będę chciał na koniec naszego dzisiejszego spotkania przypomnieć Państwu, albo jeszcze szczególnie zwrócić uwagę na wiele różnego rodzaju oszustw na wnuczka. No i one między innymi także są dokonywane, dlatego że czasami trzymamy pieniądze w domu. Ale o tym, proszę Państwa, powiem za chwilę. Najpierw chciałbym jeszcze przejść do kolejnego zagadnienia związanego właśnie z kontem i to, o czym Państwu mówiłem na początku, czyli o tym bezpieczeństwie. Warto też pamiętać, że nasze banki są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Dotyczy to wszystkich banków i także SKOK-ów w naszym kraju, czyli jeśli mamy zdeponowane w naszym banku bądź w SKOK-u oszczędności do równowartości 100 tysięcy euro, na dzień dzisiejszy można byłoby powiedzieć, że jest to około 450 tysięcy złotych, więc one są objęte właśnie tą gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i gdyby cokolwiek złego stało się z naszym bankiem, to Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci nam do tej kwoty nasze oszczędności. Trzeba też zauważyć, proszę Państwa, że nasz system bankowy jest i bezpieczny, i nowoczesny, w związku z tym takie upadłości banków zdarzają się wyjątkowo rzadko, raczej częściej dochodzi do jakichś połączeń, fuzji, czy też może przejęć, zdecydowanie rzadziej dochodzi do właśnie różnego rodzaju upadłości, ale gdyby się, proszę Państwa, coś takiego zdarzyło, czy to będzie dotyczyło banku, czy to będzie dotyczyło SKOK-u, który ma właśnie siedzibę w Polsce, a na podstawie zawieszenia przez Komisję Nadzoru Finansowego taki bank przestanie realizować, też przestanie działać, a w tym momencie, proszę Państwa, będą następowały takie wypłaty do tej kwoty 100 tysięcy euro poprzez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To jest dość szybko realizowane, na ogół trwa to około 20 dni, więc warto też, proszę Państwa, o tym pamiętać. Gdybyście Państwo mieli takie środki, które byłyby powyżej na przykład 100 tysięcy euro, to wtedy warto trzymać je w dwóch różnych bankach. Tak? Przypomnę tylko, że chodzi o dwa różne banki, a nie dwa różne konta, bo to 100 tysięcy euro dotyczy konkretnego banku. Proszę Państwa, teraz przejdę do kolejnego tego punktu, który wymieniałem przed chwileczką, czyli do właśnie wygody. Ja sobie cenię tą wygodę w bankowości elektronicznej. Zarówno korzystam z bankowości internetowej, jak i korzystam z bankowości mobilnej. Już od wielu, wielu lat dokonuję takich płatności. Dokonuję płatności także mobilnych, o których dzisiaj trochę sobie jeszcze powiemy. Jeśli chodzi o przelewy elektroniczne, to wystarczy, proszę Państwa, zalogować się do naszego systemu bankowego, czy właśnie poprzez komputer, czyli przez stronę internetową, bądź do naszej aplikacji bankowej, którą mamy w urządzeniach mobilnych, tam dokonać takiego przelewu, a w ciągu kolejnej sesji rozliczeniowej te pieniądze trafią do naszego odbiorcy. No oczywiście najpierw na konto, a później, jeśli nasz odbiorca będzie chciał, to może je także wypłacić. Następną rzecz, na którą chciałbym opowiedzieć, chciałbym Państwu, to zlecenia stałe. To jest kolejna taka czynność, którą możemy zlecić w naszym banku, właśnie także w tej bankowości elektronicznej, która jest także bardzo wygodna, a mianowicie gdybyście Państwo mieli, tak jak tutaj proszę spojrzeć, różnego rodzaju opłaty cykliczne, które byłyby w stałej kwocie, na przykład byłaby to opłata za jakiś abonament, na przykład za czynsz, bądź też rata kredytu, to można ustawić tak zwane zlecenie stałe, czy też dokonać właśnie tej dyspozycji zlecenia stałego i w danym dniu, kiedy będziemy mieć to zlecenie ustawione, będzie dokonywał się przelew i wtedy pieniądze trafią do naszego odbiorcy, a my, proszę Państwa, nie będziemy musieli jak gdyby niczego dokonywać więcej, oprócz tego pierwszego ustawienia,
i tam możemy nadać cykliczność, a także termin, do kiedy chcemy, aby takie cykliczne przelewy, czy też mówiąc właśnie zlecenia stałe, były realizowane. Następnym takim udogodnieniem, które także możemy realizować i na przykład wtedy możemy trochę, wezmę to w cudzysłów, zapomnieć o naszych rachunkach, to polecenie zapłaty. Polecenie zapłaty może dotyczyć zarówno stałych, jak i zmiennych kwot. Może być także realizowane w różnych dniach, nie tak jak przed chwileczką widzieliśmy w tych zleceniach stałych, tylko tutaj ten harmonogram może być bardziej ruchomy. Najczęściej, proszę Państwa, takie opłaty realizowane są za na przykład media, czyli gdzieś tam za prąd, za gaz, za telefon, czy też za wodę, czyli za te wszystkie nasze rachunki, które po pierwsze mają co miesiąc różną kwotę, a także czasami są związane z różnymi terminami. Natomiast, żeby móc takie polecenie zapłaty ustanowić, no także trzeba wtedy na przykład podpisać taką umowę z dostawcą mediów. To, co jedynie leży już później po naszej stronie, to, aby zapewnić odpowiednie sumy na naszym rachunku bankowym. Tu jest taki schemat, jak to, proszę Państwa, wygląda, czyli mamy taką umowę, podpisujemy taką umowę z bankiem oraz naszym dostawcą i wtedy już bezpośrednio nasz dostawca informuje bank o kwocie oraz o terminie zapłaty. Bank wtedy tylko sprawdza, czy mamy odpowiednie środki na naszym koncie, przelewa te środki z naszego konta do naszego odbiorcy, no i dany rachunek, dana faktura na przykład zostaje opłacona. I tak do momentu, dopóki tego polecenia zapłaty nie wycofamy. Więc są to bardzo pomocne i myślę sobie wygodne. Ja osobiście także z nich korzystam, z tych możliwości, dlatego też mogę powiedzieć, że one mocno mi ułatwiają życie, a także są bardzo, bardzo wygodne. Proszę Państwa, bankowość, tak jak wspominałem wcześniej, jest z nami już od setek lat. Na ogół kojarzy się właśnie z dużym bezpieczeństwem. Jak powiedziałem też wcześniej, jest objęta bankowym funduszem gwarancyjnym. Natomiast takie bezpieczeństwo naszej bankowości także, proszę Państwa, zależy od nas. I do czego bym Państwa zachęcał, to do tego, aby, tak jak tutaj Państwo widzicie, jeśli korzystacie z bankowości internetowej, tak, to abyście Państwo nie zapisywali sobie hasła gdzieś w telefonie czy w jakim miejscu, do którego ktoś może mieć dostęp. Pewnie najlepiej byłoby takie hasło zapamiętać. Kolejna taka rzecz to nie podawajmy nikomu, a w szczególności obcym osobom, żadnych danych, które mogą doprowadzić do tego, że ktoś zamiast nas zaloguje się do naszej bankowości. I teraz, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, bo także niestety zdarzają się różnego rodzaju próby oszustw, czy też próby wyłudzeń. Dlatego bardzo proszę, jak będziecie Państwo korzystać z bankowości elektronicznej, tej między innymi internetowej, czyli przez przeglądarkę, to proszę Państwa, nauczmy się tego adresu naszego banku na pamięć. On na Google jest bardzo, bardzo prosty, stąd też warto go zapamiętać i wpisywać po prostu go z tak zwanego palca, a nie używać do tego żadnych wyszukiwarek, tak? Czyli nie używamy wyszukiwarek do linku, aby logować się do naszego banku. I także, proszę Państwa, warto o tym pamiętać. Bank nigdy nie będzie przysyłał ani maila, ani SMS-a po to, abyście Państwo kliknęli w dany link i zalogowali się do swojej bankowości internetowej. Tak? Warto o tych rzeczach pamiętać, bo niestety oszuści nie próżnują i próbują od nas wyłudzić nasze dane do logowania, ale naprawdę bardzo dużo zależy od nas. Ja, proszę Państwa, znam oczywiście te zasady, no po prostu korzystam i pamiętam, że należy tak to realizować i do tej pory nie miałem jeszcze żadnej próby włamania do mojego banku, natomiast oczywiście zdarzyło mi się czasami dostać takie maile, które namawiały mnie do tego, abym na przykład kliknął w link i zalogował się na, no wtedy oczywiście na fałszywej stronie, więc warto o tym, proszę Państwa, pamiętać. I teraz na co także należy zwrócić uwagę, ale to, proszę Państwa, na ogół, jeśli posiadamy komputer czy posiadamy telefon, to jest w nim zainstalowane oprogramowanie antywirusowe. Warto po pierwsze je mieć, a także po prostu z niego
korzystać. Jeśli będziecie Państwo płacić kartą, a dzisiaj sobie trochę jeszcze o kartach powiemy, to proszę Państwa, warto robić to u zaufanych, w szczególności jeśli płacimy w internecie, to u zaufanych sprzedawców, tak? Jak będziecie Państwo podłączać się do internetu, to warto korzystać albo jeśli chodzi o telefon, to na przykład ze swoich danych komórkowych, tak? Albo jeżeli będzie Państwo korzystać, tak jak tutaj Państwu pokazywałem, że przez telefon ja no, codziennie gdzieś tam prawie jestem w mojej bankowości tej mobilnej, ale jeżeli będzie Państwo podłączać się pod sieci te bezprzewodowe, to należy korzystać z tych bezpiecznych sieci bezprzewodowych. I to, proszę Państwa, co już wspomniałem wcześniej. Banki, proszę Państwa, nigdy nie proszą, tak? Banki nigdy nie proszą o podanie swoich danych do logowania bądź też jakiejś autoryzacji, tak? I gdybyście Państwo czy takiego maila otrzymali, albo gdyby ktoś do Państwa nawet zadzwonił i prosił Państwa, aby podać swoje dane do bankowości elektronicznej, to proszę Państwa, w zasadzie można powiedzieć, że jest to próba oszustwa. Więc zwracajcie Państwo na to uwagę. Kolejnym powszechnym produktem, bo mogę Państwu powiedzieć, że na dzień dzisiejszy to już ponad 41 milionów kart płatniczych, to właśnie karty bankowe. Natomiast na temat kart bankowych, ich rodzajów, zapraszam Państwa na krótki film. Karty bankowe. Rodzaje kart bankowych. Historia kart płatniczych w Polsce ma zaledwie 25 lat. To niewiele, jeśli uzmysłowimy sobie, że pierwsze karty o powszechnym charakterze pojawiły się ponad 60 lat temu, a sama koncepcja karty płatniczej narodziła się przed 110 laty. Płatności bezgotówkowe cieszą się na polskim rynku coraz większą popularnością. W obrocie jest już ponad 41 milionów kart. Blisko 80% to karty płatnicze debetowe, wydawane do konta. Z kolei karty kredytowe stanowią około 14%. Według danych Narodowego Banku Polskiego pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku w Polsce było już ponad 800 tysięcy terminali płatniczych i wszystkie akceptują już płatności zbliżeniowe. Karta płatnicza to elektroniczny instrument płatniczy, który najczęściej wydawany jest do zakładanego konta bankowego. Dzięki niej mamy zdalnie dostęp do pieniędzy zgromadzonych na rachunku i możemy wygodnie z nich korzystać podczas zakupów. Karta pozwala także wypłacać pieniądze z bankomatu. Fizycznie karta płatnicza jest prostokątnym kawałkiem plastiku o wymiarach 54x86 mm, wyposażonym w pasek magnetyczny lub chip, na którym zapisane są dane o posiadaczu karty, takie jak imię, nazwisko, nazwa banku, identyfikator karty, data jej ważności oraz kod CVV lub CVC, niezbędny do przeprowadzania transakcji internetowych. Wyróżniamy kilka rodzajów kart płatniczych. Podstawowym rodzajem jest karta debetowa, bezpośrednio powiązana z kontem bankowym. Można nią płacić w sklepie, wypłacać z bankomatu gotówkę dostępną na koncie, dokonywać zakupów przez internet. Kartę można podpiąć do jednego z popularnych portfeli dostępnych w smartfonach. Można samodzielnie ustawiać limity wypłat i zakupów robionych przy użyciu karty. Kolejny rodzaj karty płatniczej to karta kredytowa. Kartą kredytową możemy zapłacić nawet wtedy, kiedy nie mamy wystarczająco dużo pieniędzy na swoim koncie bankowym. Przykładowo, jeśli chcemy kupić telewizor za 3000, a mamy tylko 1000 zł, za nasz zakup zapłaci bank, a my zwrócimy środki z odsetkami lub bez, w zależności od terminu. Kartą płatniczą jest także karta charge, nazywana kartą obciążeniową. Łączy w sobie cechy karty kredytowej i debetowej. Może być stosowana zarówno do dokonywania transakcji gotówkowych, takich jak wypłaty środków z bankomatu, jak i transakcji bezgotówkowych, czyli płatności w sklepach, przez internet, w restauracjach czy hotelach.
karta płatnicza to nie zawsze kawałek plastiku. Banki oferują także wirtualne karty płatnicze, które przeznaczone są do płatności w internecie. Wirtualna karta płatnicza to otrzymany od banku numer przypisany do konta bankowego. Ma datę ważności i kod CVV2 lub CVC2, czyli dane potrzebne do dokonania płatności w internecie. Żeby z niej skorzystać, wpłacasz na rachunek karty tyle, ile chcesz wydać na zakupy w internecie. Pozostałe rodzaje kart płatniczych wiążą się ze specyfiką ich użytkowania. Karta płatnicza to możliwości. Zapłacisz nią za zakupy i usługi w ponad 385 tysiącach miejsc w Polsce, a także w internecie. Wypłacisz gotówkę w ponad 22 600 bankomatów w kraju oraz w ponad 3 milionach bankomatów na świecie. Zapewnia bezpieczeństwo. Jeśli w przypadku kradzieży niezwłocznie zastrzeżesz ją w banku, twoje pieniądze są chronione. No właśnie, mieliście Państwo okazję na filmie usłyszeć o różnych rodzajach kart bankowych. Taką najpopularniejszą jest właśnie karta debetowa. Ja pozwolę sobie powtórzyć tylko kilka tak naprawdę ważnych informacji na temat właśnie karty debetowej. Karta debetowa to taka karta, która jest powiązana z naszymi pieniędzmi, które mamy na swoim koncie. Możemy nią płacić za pomocą terminala w sklepach, ale proszę Państwa, głównie jeśli chcemy wypłacać w bankomatach, czy też wpłacać w płatomatach, to proszę Państwa, zachęcam do używania tej karty, bo na ogół nie jest ona związana, na ogół oczywiście, bo to każdy bank może mieć inaczej, nie jest związana przynajmniej w jakiejś części bankomatów z opłatami. W przeciwieństwie, o czym powiem za chwileczkę, odnośnie kart właśnie kredytowych. Natomiast karty i te debetowe, i te kredytowe są one oczywiście bezpieczne, natomiast o ile postępujemy dość ostrożnie. O tym, co zrobić, gdyby się zdarzyło nam zgubić kartę, ja jeszcze Państwu dzisiaj powiem, ale chciałbym przejść jeszcze na chwilę do kart kredytowych, dlatego że warto zwrócić uwagę na to, że ona nie jest powiązana z naszym kontem, tak? Daje faktycznie taki szybki i łatwy dostęp do kredytu, dlatego też zwrócić warto uwagę na te impulsywne zakupy, bo mamy tą możliwość jak gdyby w ramach tej karty pewnego kredytowania. Ten kredyt, pamiętajcie Państwo, że on jest oprocentowany, ale jeśli korzystacie Państwo, i mogę Państwu powiedzieć, że ja tak bardzo często korzystam z karty kredytowej, bo także takową posiadam, to jeśli Państwo korzystacie z karty kredytowej, to możemy my jako konsumenci, ja także jestem konsumentem i klientem, liczyć na tak zwany okres bezodsetkowy. On jest dość atrakcyjny, bo na ogół jest to 50 parę dni, w zależności oczywiście od karty. I w ciągu tych 50 parę dni, jeśli proszę Państwa, spłacimy w 100% to nasze zobowiązanie, które powstało na karcie kredytowej, to nie będziemy obciążani właśnie jakimiś odsetkami. No i proszę Państwa, to jest bardzo ważne, tak, żeby jak najrzadziej albo no, rzadko używać karty kredytowej w bankomatach, bo na ogół za wyciągnięcie, za wypłatę gotówki z bankomatów poprzez właśnie kartę kredytową są pobierane na ogół dość duże opłaty, więc warto o tym, proszę Państwa, pamiętać. No i oczywiście to, co jest dość naturalne, o którym przed chwilą rzeczy też powiedziałem, czyli dokonujemy różnego rodzaju operacji bankomatowych, posiadając nasze karty. I tak jak wspomniałem wcześniej, warto tutaj w szczególności nie korzystać z karty kredytowej, tak? Czyli jeśli mamy na przykład taką naszą kartę debetową, to możemy spokojnie wypłacać, możemy wpłacać we wpłatomatach, ale także oczywiście możemy dokonywać przelewów, możemy sprawdzić saldo. Natomiast proszę Państwa, na co chciałbym, abyście Państwo w szczególności zwrócili uwagę, to już Państwu pokazuję, na co warto w szczególności zwrócić uwagę. To jeśli będziecie Państwo korzystać z bankomatów, to tak jak tu jest napisane, co prawda warto korzystać z bankomatów w siedzibie banku, ale przecież oczywiście nie zawsze mieszkamy w pobliżu jakiegoś
jakiegoś banku. Dlatego też warto zwrócić uwagę, gdzie jest bankomat, który na przykład jest monitorowany. Tak? Zresztą za chwileczkę puszczę Państwu taki krótki film, który podsumuje to, co do tej pory powiedziałem właśnie i pokaże też bezpieczeństwo związane z kartami. Jeśli będziecie Państwo wypłacać bądź wpłacać pieniądze w bankomacie czy też w płatomacie, to oczywiście zachęcamy do tego, aby wpisując PIN zakrywać go ręką. To samo proszę Państwa, jeśli będziecie dokonywać takich transakcji gdzieś w sklepach korzystając z terminalu. To także warto jedną ręką zakryć tą drugą rękę, żeby ktoś z boku nie widział, jak ten nasz PIN się kształtuje. Proszę Państwa, jeśli też chodzi o płatności kartą, to jest taka usługa, ona dotyczy tylko tych płatności, które faktycznie zostały zrealizowane kartą płatniczą, obojętnie czy to będzie debetowa, obojętnie czy to będzie karta kredytowa, to jest taka usługa, która się nazywa chargeback. Czyli jeśli z jakiegoś powodu na przykład zapłacimy kartą, a z jakiegoś powodu nie otrzymamy, czy też na przykład nie dojdzie do nas przesyłka, kupiliśmy jakiś produkt poprzez internet, kupiliśmy jakąś usługę i ta usługa, czy też ten produkt nie zostanie wykonany, nie dotrze do nas, to możemy, proszę Państwa, zwrócić się z taką reklamacją do banku i bank po rozpatrzeniu tej reklamacji, oczywiście to jest cała procedura, jest w stanie także, jeśli dojdzie do takiej reklamacji, i do uzasadnienia, to bank jest w stanie zwrócić nam te pieniądze. Więc warto pamiętać o takiej usłudze, która się nazywa chargeback. Proszę Państwa, podsumowując tą część, którą powiedziałem o kartach, chciałbym też puścić Państwu takie króciutkie ABC bezpieczeństwa płatności, właśnie płatności tych bezgotówkowych. Płatności bezgotówkowe są szybkie, wygodne i bezpieczne, dlatego coraz więcej z nas wybiera ten sposób płatności. Korzystając z karty płatniczej, nie trać jej z oczu, nigdy nie używaj prostego kodu PIN i regularnie go zmieniaj. Naucz się PIN-u na pamięć i nikomu go nie udostępniaj. Dokonuj transakcji w internecie tylko u zaufanych sprzedawców. Jeśli zgubisz kartę lub zostanie skradziona, zastrzeż ją dzwoniąc pod numer 828 828 828. Jeśli potrzebujesz gotówki, skorzystaj z bankomatu, ale pamiętaj, sprawdź, czy wejście na kartę nie posiada dodatkowych nakładek. Wpisując kod PIN, zasłoń klawiaturę ręką. Wybierz bankomat znajdujący się pod nadzorem kamer ochrony lub w oddziale banku. Jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje podejrzenia, zrezygnuj z transakcji. Szybko, wygodnie, bezpiecznie. Warto. Bezgotówkowo. Widzieliście Państwo także na filmie taką informację, że gdyby tak się zdarzyło, że zgubilibyście Państwo kartę, ale w szczególności gdybyście mieli Państwo poczucie, że ktoś tą kartę, czy też mówiąc szerzej, portfel na przykład i z kartami, i z dokumentami, ktoś Państwu ukradł, to warto zapamiętać taki krótki numer, on jest dość prosty, 828-828-828, tak? I zadzwonić pod ten numer, wtedy wystarczy wypowiedzieć nazwę swojego banku, który wydał Państwu tą kartę i wtedy po prostu łączymy się na chwileczkę ze sztuczną inteligencją i wtedy po wypowiedzeniu nazwy naszego banku system przełączy nas bezpośrednio już do naszego banku, a tam będziemy mogli porozmawiać bezpośrednio z osobą, która jest w tym momencie na infolinii. Taka infolinia jest czynna 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę i wtedy taka karta zostaje, którą zgłosiliśmy, zostaje zastrzeżona właśnie w tym systemie, a to oznacza, że jeżeli po prostu ktoś by nam ukradł tą kartę, no to jak uda nam się ją bardzo szybko zastrzec, to najzwyczajniej w świecie te wszystkie płatności, które by zostały dokonane przez, albo mogły zostać dokonane przez tą osobę, one nie będą obciążały naszego konta. Więc proszę Państwa, tu ja tylko powtórzę, jak gdyby i pokażę Państwu raz jeszcze ten numer, dlatego że gdyby na przykład taka kradzież naszego portfela bądź proszę Państwa, to tak samo dotyczy proszę Państwa kart, które mamy w tak zwanym telefonie komórkowym, bo dzisiaj też, jak Państwo widzieliście, można mieć wirtualne karty, więc to też dotyczy takich kart. I gdyby proszę Państwa to zdarzyło się za granicą, to tak jak widzicie Państwo, wystarczy wybrać prefiks,
i zadzwonić do Polski i właśnie także w ten sposób zastrzec naszą kartę. Natomiast jeśli ktoś z Państwa i akurat dany bank także ma taką możliwość, to proszę Państwa, także w ten sposób można zastrzec nasz dokument, jeśli takie dokumenty na przykład były w portfelu. Tak? Bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby zapamiętać ten numer, bo oczywiście na karcie kredytowej jest numer, on jest inny, bo jest bezpośrednio numerem do Państwa, infolinii Państwa banku, ale proszę Państwa, no na ogół, jeżeli nam zginie ta karta, w szczególności jeśli nam ktoś ją ukradnie, no to po prostu nie posiadamy tej karty, a ten numer jest dość prostym numerem. Natomiast wspomniałem tutaj też tutaj i pokazałem Państwu informację dotyczącą dokumentów. Dlaczego o tych dokumentach? Bo proszę Państwa, warto też pamiętać, że bardzo często zdarzają się oszustwa i wyłudzenia na cudzą tożsamość. Czyli jeśli na przykład ktoś by ukradł nam nasze dokumenty, no w szczególności dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, to niestety jeśli takiego dokumentu nie zastrzeżemy, a akurat trafimy na oszusta, to niestety będzie mógł próbować wyłudzić czy pożyczkę, czy kredyt, czy na przykład jakiś abonament, albo dokonać jakichś zakupów na przykład na raty, bądź wziąć na przykład u operatora telefonii komórkowej abonament wraz z telefonem. No oczywiście wiele takich rzeczy można niestety zrobić, dlatego należy być uważnym. Jeśli kiedykolwiek, proszę Państwa, zdarzyłoby się Państwu, że takie dokumenty byłyby no, Państwu skradzione, to koniecznie, proszę Państwa, koniecznie trzeba zastrzec je w banku. W jaki sposób to można zrobić? Proszę Państwa, wystarczy pójść do jakiegokolwiek banku, tak naprawdę, zdecydowana, można powiedzieć, że bardzo duża część banków, nawet takich banków, w których my nie mamy konta, bardzo duża część banków zastrzega także klientom, którzy nie są albo nie posiadają rachunku w ich bankach, ale także, proszę Państwa, całkiem duża część banków zastrzega dokumenty osobom, które w ogóle nie posiadają rachunku bankowego. Tak? Oczywiście, jeśli pójdziemy do naszego banku, to nasz bank jest w ogóle zobligowany także do tego, aby przyjąć takie zgłoszenie. Oczywiście kolejny krok to, proszę Państwa, jeśli ktoś nam ukradnie te dokumenty, no to też należy zgłosić tą informację na policji. Natomiast na dzień dzisiejszy policja jeszcze nie ma takiej możliwości, aby właśnie za nas móc zastrzec te dokumenty. I teraz tak, co się dzieje, kiedy, proszę Państwa, zastrzeżemy nasz na przykład dowód, czy prawo jazdy, czy paszport, bądź także inne dokumenty, tam także można inne dokumenty zastrzec. To może zanim pokażę Państwu, co się dzieje i jak to faktycznie wygląda i kto z tej bazy, z tego systemu dokumenty zastrzeżone korzysta, no to niestety chciałbym tak troszkę przestrzec Państwa, ponieważ niestety takich prób wyłudzeń w ciągu roku jest bardzo dużo. Gdyby mieć to opisać, proszę Państwa, kwotowo, to akurat ostatnie tutaj 12 miesięcy, widzicie Państwo tutaj za ostatnie, tutaj jest podsumowanie drugiego kwartału 2020 roku, za ostatnie 12 miesięcy to była kwota, którą na którą chciano wyłudzić właśnie te zobowiązania kredytowe, to ponad 250 milionów, a w przeszłości to, proszę Państwa, zdarzały się zdecydowanie większe, bo to i czasami było 350, nawet 450 milionów złotych. Natomiast, proszę Państwa, to są oszustwa, które nie są realizowane tylko na bardzo małe kwoty, bo także na takie małe kwoty są realizowane. Jak sami Państwo widzicie, czasami są to oszustwa właśnie też z wykorzystaniem czyjejś cudzej tożsamości na bardzo, ale to bardzo wysokie kwoty. Więc teraz chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób ten system dokumenty zastrzeżone działa. On jest jednym z systemem Związku Banków Polskich, między innymi. W jaki sposób, proszę Państwa, to zastrzec i jak to działa, to jak Państwu powiedziałem, można zrobić to bezpośrednio w banku. Oczywiście można to czasami zrobić, tak jak Państwu pokazałem, niektóre banki właśnie korzystają z tej infolinii 828-828-828 i można to tego dokonać właśnie także poprzez ten numer telefonu. Inną taką możliwością jest, jeśli ktoś z Państwa posiada tak zwane konto w biurze informacji kredytowej, to także można zastrzec w ten sposób swój dowód osobisty. Ja mogę Państwu powiedzieć, że ja osobiście
korzystam. Korzystam i mam takie konto w Biurze Informacji Kredytowej założone i gdybym na przykład stracił takie dokumenty, to mógłbym skorzystać też z tej drogi. Proszę Państwa, kto korzysta z tego dokumentu, z tego systemu dokumenty zastrzeżone? Proszę Państwa, wszystkie banki. Wszystkie banki w Polsce, zarówno banki komercyjne, jak i banki spółdzielcze korzystają, także SKOK-i korzystają. Proszę Państwa, bardzo duża część, w ogóle tysiące innych firm, ale tak między innymi duża część firm telekomunikacyjnych, także pocztowych, między innymi agencje wynajmu nieruchomości. Proszę Państwa, bardzo, bardzo dużo tych firm korzysta. No i w ten sposób, jeśli tylko zauważymy, że taki dokument został nam czy skradziony, czy po prostu go gdzieś zgubimy, bo przecież też nam się zdarza zgubić dokumenty, to proszę Państwa, warto go jak najszybciej zastrzec, żeby nie posłużył do wyłudzenia pieniędzy, czy też, tak jak Państwu powiedziałem, czy kredytów, czy pożyczek, czy zakupów na raty, czy czasami wynajęcia sprzętu, czy wynajęcia mieszkania, bo także takie oszustwa się zdarzały, więc bardzo ten system pomaga w no, po prostu dbałości o nasze finanse, tak, i o tym, że one mogą być bezpieczne. Kolejna taka rzecz, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to jak wspomniałem też wcześniej, jeśli tak jak ja posiadam swoje konto w Biurze Informacji Kredytowej, to mógłbym właśnie poprzez ten kanał także zastrzec swój dowód osobisty. Natomiast za chwileczkę też puszczę Państwu taki film, który pokaże Państwu bankowość dla seniorów, tak? W takim troszeczkę pokazaniu właśnie, jak taka bankowość dla seniorów na dzień dzisiejszy wygląda, to tam zobaczycie Państwo, że między innymi właśnie na co seniorzy zwracają uwagę, to co zrobić, gdyby w jakiś sposób zdarzyło się, że ktoś wyłudzi jakąś pożyczkę albo coś wynajmie, albo weźmie jakiś abonament, albo dokona jakiegoś zakupu właśnie na naszą tożsamość, to między innymi, proszę Państwa, można zgłosić się do Biura Informacji Kredytowej o taką pomoc dla poszkodowanych i wtedy, proszę Państwa, można otrzymać alert BIK i taki pakiet produktów BIK. Ja osobiście korzystam z tych rzeczy, z tych możliwości i monitoruję swoją wiarygodność finansową i także korzystam z takich alertów, czyli gdyby ktoś chciał wziąć kredyt na mnie, no albo oczywiście jeśli ja bym brał taki kredyt, to bank musi sprawdzić mnie w Biurze Informacji Kredytowej i to go dokonuje. W związku z tym, proszę Państwa, ja od razu, no w zasadzie w tym czasie rzeczywistym otrzymuję SMS-a, że właśnie taki a taki bank sprawdza moje dane w Biurze Informacji Kredytowej. I oczywiście, jeśli takiego SMS-a bym otrzymał, a ja w danym momencie nie składałbym wniosku na przykład o kredyt, to oznacza, że może się dziać coś niedobrego. Dlatego warto, proszę Państwa, o tym pamiętać. Chciałbym teraz podsumować tą część, którą z Państwem właśnie przeszedłem, dotyczącą bankowości elektronicznej. Za chwileczkę przejdziemy do też tego szerszego pojęcia tego rynku też finansowego, ale chciałbym podsumować takim krótkim filmem właśnie bankowość dla seniorów. Bankowość dla każdego. Bankowość dla seniorów. Ponad 9 milionów Polaków to osoby powyżej 60 roku życia. Jest wśród nich wielu stałych klientów banków i instytucji finansowych. Stajemy się społeczeństwem coraz starszym. Jest zatem coraz większa potrzeba wprowadzania udogodnień w obsłudze klientów seniorów oraz dostosowania do ich potrzeb oferowanych produktów i usług. Sposób prowadzenia rozmowy, udzielania informacji oraz zakres pomocy powinien być dostosowany do wymagań seniorów. Nas, seniorów, cieszy to, jeśli jesteśmy naprawdę dobrze obsłużeni, z pełną informacją i możemy z pożyczkiem i z chęcią wrócić z powrotem do banku. W roku 2013 osoby w wieku powyżej 60 roku życia stanowiły blisko 15% ludności Polski. W
Według prognoz demografów w roku 2020 będzie to już prawie 19%. A w roku 2035 w niektórych rejonach naszego kraju seniorzy przekroczą nawet połowę ludności. Dla banków seniorzy stanowią więc grupę klientów, której oczekiwaniom należy wyjść naprzeciw. No, należy zbudować taką strukturę i taką konstrukcję tych usług, aby ona była po pierwsze dostępna, tania, prosta, jeżeli chodzi o obsługę, i z drugiej strony no, przeciwdziałała, bym powiedział, wykluczeniu tych osób z życia społecznego. Wiele osób starszych oczekuje dedykowanych im usług oraz asysty w procesie obsługi. Z drugiej strony jest grupa seniorów, która tego nie potrzebuje. Szczegółowe informacje w zakresie obsługi seniorów regulują rekomendacje Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Bardzo takim istotnym elementem i taką istotną kwestią, na którą zwracamy uwagę w rekomendacjach, jest język komunikacji z tą grupą klientów. Zależy nam, żeby to był język prosty, pozbawiony żargonu bankowego, żeby on dla odbiorcy te informacje były zrozumiałe. Jak również zwracamy uwagę, aby poświęcić seniorom odpowiednią ilość czasu. Z badań Warszawskiego Instytutu Bankowości wynika, że starsi klienci banków cenią sobie prosty język umów, proste procedury i prostą komunikację z bankiem. Wśród najbardziej nurtujących zagadnień seniorzy wymieniają to, gdzie zgłosić się i co robić, gdy ktoś zaciągnie kredyt na ich dane, oraz jak liczyć procenty od zaciągniętych zobowiązań. Dlatego właśnie rośnie zapotrzebowanie na edukację finansową dla seniorów. Chcemy edukować seniorów po to, aby mogli świadomie korzystać ze wszystkich dostępnych sposobów bankowości czy finansowania, które są dostępne na naszym rynku, bo tak naprawdę nie ma czego się bać. Seniorzy są grupą, która aktywnie korzysta z usług finansowych. Posiada rachunki bankowe, zaciąga kredyty i pożyczki, korzysta z kart kredytowych. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że seniorzy stanowią blisko 1/5 wszystkich kredytobiorców. 12% kart kredytowych należy właśnie do osób w wieku 60+. 70% emerytów pobiera emerytury na rachunki bankowe. Okazuje się jednak, że około 20% Polaków, w tym wiele osób starszych, wciąż nie posiada rachunku bankowego. Z myślą o nich powstała usługa podstawowego rachunku bankowego. Podstawowy rachunek jest dla tych wszystkich, którzy dziś nie posiadają rachunku bankowego i jako przyczynę nieposiadania tego rachunku wskazują na koszty. Taką grupą, która bardzo często mówi o tych kosztach, są osoby starsze. I to między innymi do nich jest adresowany podstawowy rachunek bankowy, który pozostanie dla nowych klientów bankowości bezpłatny. Seniorzy są dla banków i instytucji finansowych lojalną i solidną grupą klientów. Ważnym zadaniem sektora finansowego jest odpowiadanie na potrzeby seniorów. Najważniejsze jest jednak edukowanie i zapobieganie przez to wykluczeniu ekonomicznemu osób starszych. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie chciałbym przejść teraz do też innej części rynku finansowego, a mianowicie też zacząć od tego, na co chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, a mianowicie na piramidy finansowe. Niestety, proszę Państwa, pomimo tego, że no już wiele lat temu głośną dość sprawą była afera tak zwana Amber Gold, czyli tutaj takiej piramidy finansowej, która swoją siedzibę miała w Gdańsku, aczkolwiek była w całej Polsce. Myślę sobie, że gros Państwa pamięta niestety tą aferę, tą piramidę finansową, dlatego też chcielibyśmy Państwu powiedzieć, że niestety wciąż takie piramidy finansowe się zdarzają. A to też oznacza, czym w ogóle jest, proszę Państwa, piramida finansowa? Jest to taka struktura, w której zysk danego uczestnika jest uzależniony od tego, że ktoś inny, czyli inny uczestnik, inna osoba wpłaci kolejne pieniądze. I tak taka piramida finansowa się rozwija aż do momentu, w którym już właściciele tej piramidy finansowej przestają wypłacać zyski. Czasami tak się zdarza, że gdzieś na początku dla takiego zachęcenia
właściciele właśnie takiej piramidy finansowej wypłacają zyski, żeby gdzieś też taka informacja rozeszła się, choć nie zawsze tak musi być, ale jeśli nawet tak się zdarzy, to proszę Państwa, prędzej czy później zdecydowana większość osób, które wpłacą swoje pieniądze, no niestety nie będą mogli ich odzyskać albo odzyskają zdecydowanie mniej niż wpłacili. Właśnie wspomniałem tutaj, proszę Państwa, tą piramidę Ambergold, natomiast tak jak powiedziałem, te piramidy wciąż występują, niestety wciąż występują, dlatego też chcielibyśmy Państwu pokazać, a teraz w szczególności, proszę Państwa, kiedy aktualnie przecież żyjemy w dobie bardzo niskich stóp procentowych, tak? Rada Polityki Pieniężnej, zresztą nie tylko u nas w kraju, no obniżyła dość znacznie stopy procentowe, a to oznacza, że na przykład no dzisiaj lokaty są bardzo nisko oprocentowane. Dlatego też, gdybyście Państwo otrzymali taką propozycję, czy to propozycję bezpośrednio od kogoś, czy propozycję telefoniczną, że ktoś Państwu oferuje bardzo wysokie zyski, tak? Twierdzi właśnie, że to, że będą wysokie zyski, ale bezpieczeństwo tutaj tej instytucji jest bardzo duże, czyli coś, co raczej rzadko się zdarza przy inwestycjach, bo trzeba pamiętać, proszę Państwa, o tym, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Trochę sobie za chwileczkę jeszcze powiemy o dywersyfikacji, ale kiedy ktoś Państwu obiecuje bardzo wysokie zyski i są to bezpieczne zyski, no to trzeba naprawdę kilka razy się zastanowić i sprawdzić. W szczególności jeśli ktoś mówi o tym, że jest to wyjątkowa okazja, a tak naprawdę pieniądze trzeba wpłacić tu i teraz. No na ogół, proszę Państwa, oszuści finansowi, właśnie te piramidy finansowe nie są nadzorowane przez KNF, czyli Komisję Nadzoru Finansowego. Za chwilę jeszcze o niej też słów kilka powiem, ale kolejnym takim jak gdyby symptomem, które no może wskazywać, oczywiście może wskazywać, ja nie mówię, że za każdym razem tak być musi, ale może wskazywać na to, że mamy do czynienia z piramidą finansową, to jak Państwo tutaj widzicie, że otrzymacie jeszcze dużą premię, jeszcze kolejny jakiś zysk za to, że zaprosicie, wezmę to w cudzysłów, zaprosicie, ściągniecie po prostu waszego znajomego albo innego klienta, który wpłaciłby swoje pieniądze. Z czym się to, proszę Państwa, taka piramida na ogół wiąże? No to zobaczcie Państwo, bardzo często jest to utrata wszystkich pieniędzy, które zainwestowaliśmy, tak? Wszystkie pieniądze. No i niestety tak też w tej piramidzie Ambergold było, że ogromna rzesza ludzi, która zainwestowała pieniądze gdzieś tam w dalszym etapie, no to w ogóle żadnych pieniędzy nie odzyskała. Dlatego też, proszę Państwa, zachęcamy do tego, aby gdybyście mieli Państwo jakieś wątpliwości, że firma, która dzwoni, firma, która z którą się gdzieś tam spotkaliście, czy też z przedstawicielami tej firmy, no wywołują u Państwa pewne wątpliwości, to po pierwsze można sprawdzić na liście KNF-u, za chwileczkę pokażę stronę Komisji Nadzoru Finansowego, lub też można wysłać maila, tak, tutaj knf@knf.gov.pl. Strona, o której Państwu mówiłem, to właśnie strona KNF-u, czyli knf.gov.pl. Można tam, proszę Państwa, sprawdzić. Jest też taka lista, która nazywa się Lista Ostrzeżeń Publicznych. Na tej liście można właśnie sprawdzić, czy nie została tam wpisana firma, no, która na przykład nas zachęca do takiej inwestycji. Warto też, proszę Państwa, podkreślić, że w naszym kraju właśnie rynek ten finansowy jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, choć nie wszystkie podmioty na nim są bezpośrednio przez KNF nadzorowane. Na pewno wszystkie banki i skoki są nadzorowane właśnie przez KNF i tak jak już mówiłem na samym początku, są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym i systemami gwarancji państwa. Natomiast jak mamy do czynienia z tymi pozabankowymi podmiotami pożyczkowymi, no to proszę Państwa, trzeba na pewno za każdym razem sprawdzić, czy taka firma jest firmą, która no, po prostu działa rzetelnie, bo jakaś część firm, proszę Państwa, działa rzetelnie, aczkolwiek one nie są objęte, tak, warto o tym pamiętać, nie są objęte właśnie Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, więc w szczególności, proszę Państwa, jeśli będziecie chcieli zainwestować swoje pieniądze, czyli powierzyć komuś swoje pieniądze, to warto na to zwrócić uwagę, no bo one nie mają żadnego na ogół systemu gwarancji ani państwowych, ani właśnie tego BFG.
Kolejną rzeczą, do której Państwa zachęcamy, jeśli będziecie Państwo inwestować, a to naturalne jest, że też osoby w wieku senioralnym czy inwestują, czy już czerpią także właśnie te zyski z inwestycji, no to zachęcamy Państwa do dywersyfikacji. Dywersyfikacja, proszę Państwa, to nic innego jak właśnie inwestowanie w różnego rodzaju produkty czy też instrumenty, które są na tym rynku finansowym, a w szczególności w takie, które nie mają ze sobą pewnego połączenia, czyli na przykład jeśli zainwestujemy w jeden instrument, no to jeśli na przykład jeden rynek radzi sobie słabo, to może na innym rynku inny instrument będzie sobie radził dużo lepiej, więc warto też o tym pamiętać. No i proszę Państwa, w jaki sposób też inwestujemy? Możemy bezpośrednio inwestować w poszczególne produkty finansowe, no na przykład akcje, obligacje, bądź możemy korzystać pośrednio, czyli korzystać z funduszy inwestycyjnych, ale także oczywiście warto pamiętać wtedy też o tej dywersyfikacji. Jeśli byście Państwo też mieli do czynienia z doradcami inwestycyjnymi, tak, to taka lista i spis takich doradców inwestycyjnych, którzy posiadają odpowiednie licencje, jest właśnie także na stronie knf.gov.pl, czyli na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Do czego Państwa też zachęcamy? Do tego, abyście Państwo mogli na spokojnie, ale też i uważnie czytać umowy, które Państwo zawieracie. Zdaję sobie z tego sprawę, że często są to dość długie umowy, ale też możecie Państwo prosić za każdym razem, żeby ktoś Państwu wytłumaczył, o co też chodzi, jeśli są jakieś rzeczy, które są w jakiś sposób niezrozumiałe, tak? I pamiętajcie Państwo, że zawsze możecie nie podpisać. Możecie także powiedzieć Państwo, że chcecie taką umowę przeanalizować i podpisać dopiero w momencie, kiedy będziecie mieli Państwo pewność. No i na co tutaj, co podkreślę, to proszę Państwa, czas na ogół jest złym doradcą, czy też inaczej pośpiech, o tak, pośpiech. Mówi się, że pośpiech jest złym doradcą i faktycznie tak czasami się dzieje, więc jeśli macie Państwo do czynienia z jakąś mega super ofertą, ale ktoś naciska i nalega, czy to telefonicznie, albo nawet w szczególności telefonicznie, no to proszę Państwa, powiedzcie na spokojnie, że chcecie się zapoznać, potrzebujecie czasu i nie będziecie niczego na prędce podejmować. Macie, proszę Państwa, do tego prawo. Chciałbym teraz już kończąc nasze dzisiejsze spotkanie przypomnieć może Państwu albo uczulić, może tak byłoby lepiej, że to słowo będzie bardziej takie dosadne, uczulić Państwa na różnego rodzaju oszustwa, na tak zwanego wnuczka, na policjanta, nie wiem, sprzedawcę, inkasenta i tak dalej, i tak dalej. Jeśli Państwo gdzieś, ja wiem, że teraz to jest taki czas, w którym no, nie spotykamy się, bo nie ma ku temu takich możliwości, ale proszę Państwa, warto o tym też innym swoim znajomym przypominać, że tych, proszę Państwa, oszustw na wnuczka, tak zwanych oszustw na wnuczka, jest bardzo, bardzo dużo. I dlatego też zachęcamy do tego, żeby za każdym razem być takim przewidującym, czujnym i ostrożnym. Do tego jeszcze nawiążę odnośnie policji, ale taka jest prawda, proszę Państwa, policja czy też inne służby nigdy nie proszą o to, abyście Państwo przekazali jakieś pieniądze czy jakieś inne kosztowności, a takich oszustw właśnie na tak zwanego policjanta, na jakieś służby inne, które są w naszym kraju, jest niestety wciąż dużo i wtedy, proszę Państwa, bardzo często, tak jak tutaj Państwu pokażę, tak jak tutaj wspominałem przed chwileczką, na wnuczka, na policjanta, gdzieś tam na listę naszą, na KNF, ale te oszustwa właśnie, które nazywają się oczywiście na tak zwanego policjanta, bo oczywiście to są oszuści po drugiej stronie, no to proszę Państwa, one niestety wiążą się także bardzo często z dość wysokimi kwotami, tak? I tak, proszę Państwa, gdyby kiedykolwiek do Państwa dzwonił jakiś znajomy, niby Państwa wnuczka, że coś się złego dzieje z Państwa wnuczkiem albo z kimś innym z Państwa rodziny i jak gdyby oczekiwał, że Państwo na przykład przelejecie jakieś pieniądze, albo że ktoś przyjedzie za chwilę i weźmie takie pieniądze, bo na przykład ktoś jest w szpitalu, ktoś miał wypadek, albo ktoś ma jakieś problemy z prawem, nie wiem, ktoś jechał na przykład i policja go złapała, a niestety na przykład wykazało, że był pod wpływem alkoholu. Bardzo różne, proszę Państwa, są to historie, więc zwracajcie na to uwagę. I pierwsze, co należałoby w takim momencie zrobić, to powiedzieć:
dobrze, ja się rozłączę i zadzwonię do tego wnuczka, albo dobrze, ja się rozłączę i zadzwonię do mojej córki, mojego syna, żeby powiedziała mi, czy faktycznie takie miejsce ma faktycznie, no, czy takie zdarzenie ma faktycznie miejsce, o tak? Proszę Państwa, podobnie z policją, jeśli taki telefon byście Państwo otrzymali, to zwróćcie też Państwo uwagę, bo czasami niby ten prawdziwy policjant mówi, to proszę wykręcić, w szczególności jeśli dzwonią na tak zwany telefon stacjonarny, to mówi, to proszę wykręcić 997, a wbrew pozorom oni w ogóle się nie rozłączają. I wtedy niby łączymy się z policją, ale tak naprawdę wciąż łączymy się z nimi, bo oni nie rozłączyli tej rozmowy. Dlatego jeśli coś takiego by się zdarzyło, że ktoś by do Państwa zadzwonił i przedstawiał się jako oficer policji, oficer śledczy, ktoś ze Straży Miejskiej, obojętny z jakich służb tak naprawdę, to proszę Państwa, też powiedzcie, że zadzwonicie, że się, ale trzeba się koniecznie rozłączyć, wtedy najlepiej skorzystać z telefonu komórkowego, rozłączyć się, sprawdzić, czy rozłączyliśmy się i raz jeszcze zadzwonić na policję i przekazać i się dopytać, czy taka na przykład akcja jest realizowana, bo bardzo często to, proszę Państwa, jest ubrane w takie słowa, że to jest niesamowita akcja, że jest tutaj jakieś zdarzenie, że za chwileczkę ktoś do Państwa przyjdzie, będzie chciał od Państwa wyłudzić pieniądze, a policja go złapie i Państwo weźmiecie udział i tutaj przyczynicie się do złapania jakiegoś oszusta. Na ogół, proszę Państwa, to wszystko jest nieprawda i to wszystko jest jedno wielkie oszustwo. Czy na listonosza, czy na KNF, proszę Państwa, czy nawet na kogoś z tak zwanego, z różnych instytucji, czy to będzie ZUS, czy to będzie Urząd Miasta, Urząd Gminy, proszę Państwa, bardzo, bardzo uważajcie na te wszystkie telefony, czy też no, na bezpośrednie wizyty i pamiętajcie Państwo o tym, że czasami ktoś może też zadzwonić do Państwa, nie tylko po to, żeby wyłudzić od Państwa pieniądze, ale na przykład wyłudzić od Państwa dane osobowe. Tak? Także takie telefony się zdarzają. Więc proszę Państwa, chronimy nasze dane osobowe, dane naszych dokumentów, dane dostępowe do naszego konta. Nie dajemy, proszę Państwa, pieniędzy gdzieś tam obcym. Tak? Sprawdźmy to, jeśli coś niby jest nie tak z naszym wnuczkiem, z kimś innym z naszej rodziny, sprawdźmy to, zadzwońmy. Tak? I raz jeszcze przypomnę, bo niestety takich oszustw naprawdę bardzo mocno złożonych i dobrze przygotowanych na tak zwanego policjanta jest dużo. Ja sam miałem okazję korzystać w takim spotkaniu, gdzie byli prawdziwi oficerowie policji i też o tym przestrzegali i też o tym mówili i też pokazywali nawet dokładnie, na których ulicach tacy oszuści po prostu atakowali, więc warto na to zwrócić uwagę i pamiętać o tym, że policja nigdy nie prosi, aby ktoś z Państwa przekazał jakieś pieniądze albo przekazał kosztowności komukolwiek, więc zachęcam Państwa do tego, aby zwracać na to uwagę. Życzę Państwu oczywiście bezpiecznego korzystania ze swoich finansów, bezpiecznej bankowości, bezpiecznego i oszczędzania, i inwestowania. Z mojej strony to na dzień dzisiejszy tyle. Chciałem Państwu bardzo podziękować za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.